Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu, takim pięknym widokiem. Zrobiłam ciasto, właściwie jeszcze nie zrobiłam, jeszcze go nie upiekłam, ale no, przygotowałam sobie do pieczenia. Ciasto, gdzie proporcje tego ciasta to jest podwojona wersja babeczek, które ja robię na słodko, na słono, one są wspaniałe. To ciasto z tych babeczek jest takie naprawdę takie mięsiste, wilgotne, bardzo fajne i ponieważ tamto jest no, na proporcje na babeczki, to stwierdziłam, że ją podwoję i wypróbuję zrobić ciasto. I pokroiłam kilka śliwek, które mi zostały, chyba ze 3 nektarynki obrałam ze skórki i po prostu to wszystko zapiekę w tym cieście, posypię cukrem, pudrem i będzie takie fajne, wydaje mi się, do kawy, do herbaty na podwieczorek też dla dzieciaków. Tutaj mam pomidorki już też takie polne, a tutaj zobaczcie, robię gar. O! Leczo, nakroiłam się. Tutaj gotuję kompot z porzeczek. Także dzisiaj taka kuchenna sobota, tak? Muszę się chwilę tak, dzisiaj jest sobota. Także od rana stoję w kuchni, wczoraj gotowałam rosół i jeszcze mam kaszę pęczak z warzywami, wspaniałą, także będzie co jeść dzisiaj. Dzień dobry, życzymy Wam miłego dnia. Chciałam powiedzieć z Lucynką, która stoi obok mnie, ale nie będę odwracać teraz na nią kamery, bo udaję, że jej nie widzę, bo Lucynka zrobiła się strasznym żarłokiem. Jak tylko złapie ze mną kontakt wzrokowy, to natychmiast miauczy i prosi o coś do jedzenia, a ja nie mogę jej tak bez przerwy paść. Cześć, dzień dobry, witam Was tym razem z twarzą w tym vlogu, bo chyba już mam jakieś urywki z kuchni, ale tam od strony garów raczej się z Wami witałam, więc dzień dobry teraz z twarzą. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, przyjdę, do dziewczyn pogadam, bo mam dużo pytań o to, czy będzie vlog na sobotę i powiem szczerze, że obawiałam się, że go nie będzie i cały czas nie wiem, czy on się pojawi, dlatego że mam bardzo mało czasu na nagranie tego i na ewentualne złożenie, żeby mogło się to pojawić w weekend. I od razu Wam się przyznam do czegoś. Ja jestem typem takiego YouTube'owego zbieracza i na przykład jak chcę sobie nagrać jakiś film, który będzie dotyczył, nie wiem, kosmetyków, ciuchów, home decor na przykład, to ja sobie zbieram te rzeczy. Tada! No właśnie, i to moje zbieractwo po prostu polega na tym, że ja to zbieram i chowam sobie tutaj pod biurkiem i mówię, nagram w tym tygodniu odcinek. I żebym tego, wiecie, już nie rozniosła po domu, część do prania, część na górę do sypialni, część tam do dużego pokoju, czy tam coś po szafkach pochować, to po prostu to wszystko tutaj układam. I dzisiaj stwierdziłam, zamiast przyjść z takim normalnym vlogiem, to po prostu nagramy sobie taki vlogowy home decor z rzeczami, które mi się tutaj pozbierały, bo są to rzeczy, które kupowałam na raty. I myślę, że jest więcej rzeczy, które chciałam Wam pokazać, ale pewnie już gdzieś wyjechały. Jest też obraz nad łóżkiem w sypialni. Zresztą łóżko, o którym opowiadałam Wam w ostatnim vlogu, jest genialne. Bardzo Wam polecam. Też tutaj pod tym vlogiem Wam zostawię kod rabatowy do North Meble, dlatego że ja uważam, że te łóżka są genialne. Mam bardzo dużo pytań. Pytacie mnie dziewczyny o twardość materaca i tak dalej. Słuchajcie, według mnie no każdy musi zadecydować pod siebie. Ja Wam mówiłam, ja mam materac średnio twardy, H3 bodajże to się nazywa. Taki najprostszy, bez żadnych tam udziwnień, bez żadnych cudów, a i tak nam się śpi genialnie. Także słuchajcie, możecie nawet się z nimi skontaktować przez Messengera, naprawdę. Możecie wejść na stronę do nich na Facebooka i oni przez Messengera, ja z nimi tak na początku rozmawiałam, pytałam ich o różne rzeczy i oni mi propozycje właśnie łóżek, linki mi przysyłali, takie łóżko z takim materacem albo taki podnośnik, a taki, a taka cena. Więc słuchajcie, dogadacie się z nimi i przez telefon, i przez sklep internetowy, i przez Messengera pisząc można złożyć zamówienie, także oni są mega, mega otwarci. No i ten kod rabatowy dający 5% na całe zamówienie, no według mnie genialne. Ja Wam łóżko bardzo polecam i nad tym łóżkiem jak nagrywałam wisi obraz. I też dostałam kilka pytań, co to jest i skąd, i to jest Home & You, i ja potem pójdę i zrobię przebitkę, dobra, na ten obraz pokażę Wam. I tak, większość, może nie większość, dobra, nie, cofam to, nie większość. Kilka rzeczy rzeczywiście jest tutaj z Home & You. O właśnie, jeszcze jest dzbanek do herbaty, poczekajcie, pójdę po niego, bo na pewno zapomnę, a chciałam Wam pokazać. Dobra, jestem z dzbankiem, więc może od niego zaczniemy. I od razu powiem Wam tak, większość rzeczy, właściwie 99% rzeczy, które ja kupuję sobie w Home & You, to są rzeczy, które ja kupuję na wyprzedażach, na jakichś akcjach promocyjnych, akcjach rabatowych. I na przykład ostatnio była promocja, druga rzecz minus 90%, to się mega opłaca, wtedy kupujecie dwie rzeczy, najlepiej, żeby one miały jedną cenę, czyli na przykład po 100 zł i za tą drugą płacicie 90% mniej, także to są świetne promocje i wszystkie te rzeczy, które tutaj są, ja właśnie w ten sposób kupiłam. Potem była jakaś taka akcja, że za wydane zakupy, za każde chyba wydane 200 zł dostawało się 100 zł bon na kolejne zakupy i to jest też uważam bardzo, bardzo fajne. Także kupiłam taki dzbanuszek
1,3 litra pojemności, biały na takim podgrzewaczu, no wiecie, jako nadworna jesieniara po prostu ja muszę mieć ciepłą herbatę, co ja ciepłą herbatę piję nawet latem, ale wydaje mi się, że teraz właśnie na okres jesieni, no taki dzbanek będzie super. Biały, nie wiem czy to widać tutaj tą strukturę, on jest takie prążki i ma bambusowy na górze uchwyt. Bardzo mi się podoba, jest taki niezwykle delikatny, myślę, że ładnie będzie też wyglądał na stole, ale wiecie, ja sobie na blacie w kuchni po prostu zaparzę herbatę i będę sobie co jakiś czas dolewała. No jako, że mamy nowe łóżko, musiałam kupić nową kołdrę i nowe pościele, łącznie z prześcieradłami. Kupiłam dwa zestawy pościeli, jeden ten, drugi już mam ubrany na górze w sypialni, taki beżowo-szary w delikatne pióra. 100% bawełny, zamykany na zamek ekspres, suwak, jak tam zwał, tak zwał, ja mówię na ekspres. Z tym, że miałam o tyle problem, że kołdra 2x2,20 w zestawie zazwyczaj ma poduszki 70x80, a ja mam małe poduszki o wielkości, już wam mówię, 50x60 i miałam właśnie problem, żeby znaleźć zestawy pościeli z takimi właśnie poduszkami i znalazłam ten zestaw, takie marynarskie, biało-granatowe pasy, bardzo mi się podoba, właśnie z takimi mniejszymi poduszkami i ten drugi beżowo-szary w takie właśnie też takie jasno-beżowe, pastelowe pióra, bardzo ładny, bardzo delikatny, spokojny zestaw, super mi pasuje do tej patynowej zieleni i właśnie wzięłam te dwa zestawy i one były chyba, skorzystałam z tej promocji, że ta druga rzecz jest 90% tańsza, także tak naprawdę za dwa komplety pościeli zapłaciłam trochę więcej niż zapłaciłabym za jeden. Wzięłam też nowe, tak widać, firanki, to jest taki ekri, taka kość słoniowa, może taka złamana biel, delikatne złote kropki, one są na szelkach, mają 140x250 długości, ja żadnych tam firanek w kwiatki, bratki, takie inne tam cudawianki, nie, niekoniecznie, w ogóle gdybym mogła, to bym najchętniej zrezygnowała z firanek, no ale też nie chciałabym, żeby... Czy jakiś tu paproszek mi się przyczepił i mnie kuje. Żeby, wiecie, no ktoś tutaj zaglądał mi w okna, więc no ja zazwyczaj mieszkałam na parterze i zawsze musiałam mieć jakieś firanki. Mam gładkie, zupełnie proste firanki, które wiszą u mnie już długo, ja je tylko piorę i zmieniam, ale stwierdziłam, że te w ten taki złoty, delikatny detal też mi się podobają. No i wzięłam dwie takie firanki do dużego pokoju. Ja powiem wam, jestem tak średnio, jeżeli chodzi o jesienne dekoracje. Mam przepiękną dynię, taką świecę ceramiczną, którą dostałam od Moniki w zeszłym roku w prezencie. Jest cudeńko. W środku jest świeca zapachowa, która pachnie taką właśnie ciepłą dynią, jakimiś takimi, wiecie, przyprawami. W ogóle strasznie mi się chce, słuchajcie, świecy, jabłko i cynamon. Uwielbiam ten zapach i nie bardzo mogę znaleźć jakąś taką świecę, więc jeżeli macie do polecenia świece, wszystko mi jedno z takiej firmy, tylko polećcie coś sprawdzonego o zapachu jabłko i cynamon, to dajcie znać. Bardziej zazwyczaj lubię dekoracje bożonarodzeniowe, ale właśnie ta dynia, którą dostałam od Moniki, jest, no, ona robi sama w sobie taką atmosferę ekstra, że naprawdę no, wystarczy mi za wszystko. Do tego lubię sobie kupić białe, miniaturowe dynie prawdziwe i postawić sobie gdzieś tam w okolicy świec, ale kupiłam też taki świecznik na cztery właśnie ozdobne tea lighty. Kupiłam go raczej pod kątem Bożego Narodzenia, żeby sobie tam włożyć później jakieś, wiecie, choineczki, ale były też w Home & You właśnie takie tea lighty dynie. Uważam, że są bardzo ładne i teraz też sobie na stole czy na komodzie gdzieś postawię i będą pewnie do listopada sobie stały, a później już wiedzie coś bardziej bożonarodzeniowego. Czekajcie, tutaj jeszcze sięgnę. I jak jesteśmy dalej przy Home & You, to w ogóle nie są, o poczekajcie, bo wyszłam chyba ze strości, to nie są zakupy z jednego razu, ja to wiecie, to są zakupy robione kilka razy co najmniej i zawsze online, dlatego że ja mam jedno Home & You, które najbardziej lubię, jest w Galerii Łódzkiej, ale nie jestem tam jakoś super często, więc jak lubię sobie czasami popatrzeć na stronę, jak coś mnie tam zainteresuje, to wtedy kupuję online. Takie widelczyki do ciasta złote, one są pakowane po 4, szkoda, że nie po 6, no więc wzięłam też dwa opakowania i to też była ta akcja promocyjna minus 90 na drugi produkt, także one kosztowały chyba 50 zł za paczuszkę, więc no wiecie, no 100 zł za 8 widelczyków nie, ale za chyba 60 parę, no to stwierdziłam, że okej, a i tak takich widelczyków mi brakowało do ciasta. Do mojego pastelowo-zielono-patynowego łóżka w sypialni spodobał mi się taki budzik, ja jestem bardzo oldschoolowa, lubię takie budziki. Muszę mieć gdzieś zegarek w sypialni, żeby, wiecie, zerknąć czasami rano. Nie zawsze mam telefon pod ręką, postaram się, wiecie, no nie stać z telefonem przy twarzy, więc taki jeszcze budzik wrzuciłam i on właśnie stoi u mnie na szafce w sypialni i on też jest z Home & You. Jeżeli chodzi o prześcieradła,
to na 180 na 2 kupiłam dwa prześcieradła w H&M Home. To jest szare i właśnie takie beżowe, które jest ubrane już z tą pościelą, o której Wam mówiłam. Beżowo-szarą właśnie w białe liście i tam jest beżowe prześcieradło, 100% bawełna, a tutaj mam szare prześcieradło, takie bardzo delikatne. Ono jest niezwykle miłe, to nie jest jersey, to nie jest coś takiego ciągliwego, bo kiedyś Wam pokazywałam jeszcze na starym już, że kupowałam w Isku takie prześcieradła właśnie z jerseyu, które się ekstra naddawały. No ale jednak teraz mamy łóżko 1,80 m i te 1,60 m na początku, słuchajcie, jak nie miałam jeszcze dużych prześcieradeł, to założyłam, ale no wiadomo, że one podczas ruchu po prostu na łóżku, one się podnosiły i trochę się z tego materaca zsuwały, także te z H&M Home super mi się sprawdzają, one kosztowały chyba 65 zł. I teraz mamy, słuchajcie, tutaj, a nie, jeszcze mam z Home & You, jeszcze wzięłam dwie poszewki. I one już w ogóle wyszły jakoś mega tanio, za te dwie poszewki 32 zł mi wyszło. Raczej jestem zazwyczaj w gładkich poszewkach, zwolennikiem albo jakichś takich geometrycznych wzorach, ale tutaj wzięłam, słuchajcie, jakieś takie delikatne kwiaty. To jest szarość w takie pastelowo, właśnie różowo, zielono, kremowe róże, a druga w takie w takim wrzosowym kolorze, też taka aksamitna w kwiaty. No wydaje mi się, że jak, bo ja mam cztery poduchy na łóżku, więc jak dwie będą gładkie i dwie w takie kwiaty, to myślę, że to będzie ok. Może pójdą też do sypialni. Także podobały mi się, wiecie, takie poszewki raz na jakiś czas zawsze tak odmieniają, odświeżają wnętrze, więc stwierdziłam, że biorę. Robiłam też zamówienie na stronie, zaraz Wam powiem, z Voltex. To są polska fabryka ręczników, bo potrzebowałam właśnie wymienić parę ręczników, a moja córka kupiła sobie w wakacje w Rossmanie ręcznik właśnie z Voltex, z bawełny egipskiej i mówi: mama, ja się czymś tak mięciutkim naprawdę dawno nie wycierałam, więc stwierdziłam, że jak mam wymienić właśnie ręczniki, to zajrzę na stronę z Voltexu i weszłam sobie w zakładkę wyprzedaże i zobaczyłam, czy mają tą bawełnę egipską i kupiłam po prostu gładkie ręczniki z tego właśnie surowca w cenach promocyjnych i Wam też to polecam, jeżeli lubicie jakościowe produkty, które są zazwyczaj droższe, drogie, nie wiem, no nieadekwatna na przykład jest cena do naszych zasobów, wolelibyśmy zawsze dobrą jakość za mniejszą cenę, to ja zazwyczaj właśnie sprawdzam sobie jakieś zakładki wyprzedaży, bo mi zupełnie jakby nie ma to dla mnie znaczenia, czy ten ręcznik jest z nowej, czy ze starej kolekcji. Po prostu jest gładki i okej. Okay. Ale wzięłam też ściereczkę, dwie chyba, to są ściereczki kuchenne. Ta jest już z takiej kolekcji świątecznej. No taka, wiecie, czerwono-zielona, bardzo porządnie wykonana. Ma uchwyt do powieszenia i jest bardzo miła. A drugą wzięłam taką szaro-biało-seledynową. Też uważam, że jest bardzo ładna. Wiecie, cen jednostkowych nie pamiętam, bo ja to zamówienie mam na pewno już od miesiąca tutaj pod biurkiem, więc kompletnie nie pamiętam cen, ale po prostu z Voltex.pl, bodajże taka jest strona internetowa, możecie sobie zajrzeć, bo tam stron wyprzedażowych jest chyba 20. Też były prześcieradła, właśnie nie wiedziałam nawet, że oni robią też prześcieradła, ale już stwierdziłam, że na razie właśnie mam te dwa z H&M Home i zamówiłam sobie jeszcze prześcieradło właśnie też z Home & You razem z obrusem. Jeszcze do mnie to nie przyszło, z takiej bawełny satynowej, granatowej, bo wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądała właśnie ta pościel w paski z takim granatowym prześcieradłem, także na razie nie potrzebuję. Tutaj wzięłam taki ręcznik do rąk w takim bardzo ładnym turkusowym kolorze i to jest ręcznik bambusowy, on jest we wzorze Monstera. Słuchajcie, jakie to jest miłe, jakie to jest delikatne, to nie jest taka frota szorstka, tylko takie coś naprawdę bardzo, bardzo miłego, także rozmiar taki, wiecie, jak do rąk, tutaj ma jakieś takie liście, monstery. No i tutaj są te ręczniki właśnie z bawełny egipskiej tak zwane i to również jest bardzo, bardzo delikatne. I wzięłam sobie 3×2, czyli 3 zestawy po 2 ręczniki z koloru. Taki beżowy, bardzo delikatny, jakiś taki, wiecie, tłoczony, delikatny wzorek, ale to jest niezwykle, niezwykle miłe. A też pokazuję Wam to dlatego dzisiaj, że od jutra ma zacząć padać i stwierdziłam, że jak nagram sobie teraz dla Was ten odcinek, to wrzucam to wszystko do prania, bez włączania suszarki i wystawię sobie przed domem, żeby mi wyschło. Także takie beżowe. Tutaj jest taka gołębia szarość, bardzo to jest ładne. To jest coś pomiędzy szarością a takim kropeleczką błękitu. Słuchajcie, ale to jest tak miłe, że naprawdę, no, aż dziwię się, że nigdy wcześniej jakoś na to nie wpadłam. Że nie wpadło mi to w rękę, że zazwyczaj miałam po prostu bawełniane ręczniki z froty. Te są gdzieś 70 na 100... 40 na 130, 70 na 130, no niezwykle, niezwykle mięciutkie, także taka szarość,
Też są właśnie dwa. Tutaj już mi się po prostu robi, słuchajcie, taka budowla, że boję się, żeby to nie spadło. I taki kolor brudny róż. One są wszystkie w identycznym wzorze, no tylko wiadomo, że na tych ciemniejszych lepiej widać niż na tych jaśniejszych, więc no jeszcze jest taki brudny róż. O, takie dwa. Także jest 6 takich dużych ręczników. Wiecie, no to nie jest tak, że ja wymieniam wszystkie ręczniki, bo ja w łazience jeszcze przecież mam ręczniki, z których będziemy korzystać, ale zrobiłam sobie też teraz taką selekcję i właśnie część odłożę, część sobie tam na ściereczki przerobiłam, więc trochę odejdzie i trochę teraz dojdzie tych nowych, także super. I też słuchajcie, na tej wyprzedaży był ręcznik świąteczny, to jest 100% bawełny, ten już nie jest z tej bawełny nie bambusowej, tylko egipskiej, tylko normalny bawełniany ręcznik w takiej szarości. Fajny by był nawet na prezent, żeby sobie schować, ale wiecie, ja go nie kupiłam w prezencie, tylko kupiłam go dla nas, po prostu, żebyśmy mieli na święta w łazience taki ładny ręczniczek świąteczny, bardzo, bardzo klasyczny, delikatna szarość, tutaj tylko z takimi gwiazdkami, także myślę, że słuchajcie, jak to wszystko wypiorę, jak sobie zrobię porządek w łazience i zobaczę, że czegoś tam mi brakuje, to polecę sobie jeszcze na tą stronę i właśnie zerknę, bo są bardzo ładnie te ręczniki wykonane, mięciutkie i naprawdę ceny były bardzo, bardzo przystępne, także jeżeli szukacie jakichś ręczników albo nigdy nie miałyście bawełny egipskiej, to lećcie i zobaczcie. Słuchajcie, wezmę teraz aparat, pójdę na górę jeszcze Wam nagrać, pokazać Wam ten obraz, bo on również jest z Home & You, również często mam właśnie, może nie często, jak pokazałam łóżko w sypialni, to dostałam parę pytań, co to jest i skąd jest ten obraz, więc pójdę jeszcze go dogram, a w tym vlogu już się z Wami pożegnam, w tym właściwie holu, takim jesienno-zakupowym, takim do domu. No tak, no jesienno, no są tutaj te dynie, jest czajnik na gorącą herbatę, jest pościel przyjemna, także słuchajcie, no jesień idzie, ochłodziło się, ale to nie jest jeszcze takie ochłodzenie, takie wiecie, super dające wytchnienie, bo jeszcze mury są bardzo nagrzane, no i wcale wydaje mi się, ta temperatura na dworze jeszcze nie jest taka idealna, także zobaczmy. Na razie jest pięknie, jeszcze tak wiecie, jest zielono, delikatnie drzewa zaczynają się robić już takie złoto-żółte. Ja mam przed domem właśnie drzewa, na które codziennie patrzę i widzę coraz więcej żółtych liści, także no idziemy na pewno w stronę jesieni, więc te wszystkie rzeczy się przydadzą. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za chwilę uwagi, zobaczymy się w kolejnym odcinku.